Burzowa pogoda daje się we znaki niemal w całym kraju. W ciągu najbliższych godzin aura może być jeszcze gwałtowna, a więc niebezpieczna. Ale szykują się zmiany. Magda Mering, witam i zapraszam na szczegóły prognozy. Polska nadal pozostaje w płytkim obszarze obniżonego ciśnienia, w bardzo ciepłej, wilgotnej masie zwrotnikowego powietrza, jaka napływa do nas z południa. W efekcie mamy bardzo niespokojną pogodę, liczne burze z intensywnymi opadami deszczu, które lokalnie powodują wezbrania i podtopienia. Poprawę pogody w kolejnych dniach przyniesie nam skraj wyżu z nadwysp brytyjskich. Od niedzieli zacznie do nas sprowadzać chłodniejszą i rześką masę polarno-morskiego powietrza, co pozwoli nam odetchnąć od upałów, a także gwałtownych zjawisk. Tymczasem w nocy, początkowo na południu i wschodzie regionu, miejscami przelotnie popada deszcz. W drugiej części nocy chmur będzie przybywać, ale bez opadów. Temperatura wysoka i wyrównana, 18-19 stopni, do tego słaby lub umiarkowany wiatr. Ciśnienie w Gdańsku wynosi 1015 hektopaskali i waha się. Sobota ze zmiennym zachmurzeniem, od dużego po małe w drugiej części dnia. Na południu regionu może słabo i przelotnie popadać deszcz. Na termometrach nawet 29 stopni w Człuchowie, ale im bardziej na północy, tym niższa, bardziej komfortowa temperatura przy co najwyżej umiarkowanych podmuchach wiatru. Ciśnienie cały czas na zbliżonym poziomie, około 1015 hektopaskali. Na Bałtyku nocą północny wiatr od 3 do 5 stopni w skali Beauforta, w ciągu dnia przechodzący w północno-zachodni nieco słabszy, bo do 4 stopni w skali Beauforta, stan morza 2 do 3. Dziękuję za to spotkanie, życzę Państwu dobrego, spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.